Piotr, Grzegorz i Marek są młodymi przedsiębiorcami, którzy właśnie otworzyli biznes życia. Wszystko świetnie się kręci, aż do pierwszej kontroli urzędów państwowych. A te reprezentują twardzi gracze: prokurator Andrzej Kostrzewa i naczelnik Niku Mirosław Kamiński, którzy w swojej chciwości gotowi są posunąć się bardzo daleko. Ta historia oparta jest na motywach prawdziwych wydarzeń. To jest bardzo ważne zdanie. To nie jest autentyczna opowieść. To nie jest też film oparty na faktach. To nie jest kronika zdarzeń, ani też ich ekranizacja. To film powstały na motywach tego, co się zdarzyło naprawdę. O tym, że słowo motywy jest kluczowe w interpretacji filmu, zapomnieli, zdaje się, krytycy. Tuż po premierze układu rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania owych faktów. Zaczęto doszukiwać się w aferach sprzed lat zdarzeń widzianych na ekranie i osób, które były w tej sprawie umoczone. Znaleziono, a jakże, wiele zdarzeń i wiele postaci. Wystartowano więc z zestawianiem ich z prawdą, wytykaniu reżyserowi błędów, w ukazaniu rzeczywistości, podnoszeniu kontrowersyjnych kwestii. Wszyscy, jak jeden mąż, zapomnieli, że motywy to tylko motywy. Oczywiste jest to, że Bugajski nie wyssał tej historii z palca. Jako bystry obserwator i dociekliwy twórca, umiał zobaczyć w pewnych wydarzeniach materiał na opowieść, którą warto opowiedzieć szerszemu gronu odbiorców, potrafił też dotrzeć do tych, którzy mogliby mu o nich więcej powiedzieć. Naturalną koleją rzeczy była to strona pokrzywdzona. Trudno przecież, żeby przedstawiciele władzy państwowej byli skorzy do zwierzeń w tak grubej sprawie. Nie powinien więc dziwić fakt, że układ zamknięty to film jednostronny, czarno-biały, klejący się tylko po jednej stronie, o konkretnej perspektywie, a dziwi. Jakkolwiek jednak podejdziemy do tej historii, czy traktując ją jako prawdę, li tylko prawdę, czy raczej jako historię opowiedzianą z jednego punktu widzenia, przedstawiającą z jednej strony prawdę, z drugiej prawdę domniemaną i jej interpretację, w każdym wypadku ona po prostu miażdży. Zaskakuje, oburza, przeraża, obrzydza, porusza i swymi ostrymi pazurami wbija w fotel, powodując trudności w przełykaniu i szybsze bicie serca przez większość filmu. Tak normalnie, abstrahując od tego, jak było naprawdę. Wielka w tym zasługa genialnej gry aktorskiej, ale też trudno było się spodziewać, że takie stare wygi jak Gajos czy Kaczor odpuszczą. Chociaż przecież by mogli, bo i tak byśmy im za to, czego już dokonali, przebaczyli. Ale oni dają z siebie sto procent. Takie sto procent, które wytrząsa z widza wszystkie pokłady cierpliwości i wyrozumiałości. Kaczor jeszcze jak Kaczor, ale Gajos, jego kostrzewa, to człowiek na wskroś przesiąknięty pychą, chciwością, arogancją i złem. Patrząc na niego, chce się wybaczcie, żygać z moralnego obrzydzenia tym, co robi. Myśli i czuje. Postać okrutna i okrutnie dobrze też zagrana. Poziom zachowuje też drugi młodszy prokurator, Kamil Słodowski, w którego wcielił się Wojciech Żołądkiewicz, wykapany z bignie w ziobro. Nie odstają też mocno bohaterowie afery z bardzo ekspresyjnym, jak na niego sadowskim na czele. Stateczne, zdystansowane, ale bardzo wymowne kobiece grono, reprezentowane przez beatę ścibakówną Marię Mamonę. I grającą nieco przerywaną postać, ale bardzo niesłusznie krytykowaną za tę rolę, Magdalenę Kumorek, dopełnia wrażenia świetnej obsady. Jasne, że nie jest to film bez wad. Fabuła, szczególnie część rozgrywająca się po stronie prokuratorskiej, ma spore luki, dostrzegalne nawet przez niewytrawne oko. Jest to łatwo wytłumaczalne z perspektywy braku szans na rzetelny research. Ale naganne z punktu widzenia możliwości, jakie daje reżyserowi wolność twórcza i swoboda w interpretacji. Wiele do życzenia pozostawia także tempo akcji na początku filmu, intencje twórcy są jasne, ale dla widza jeszcze nieświadomego kalibru wrażeń, którego czekają, może być to nużące. W żaden sposób nie odbiera to jednak bugajskiemu wyczucia w prowadzeniu tej historii i nie zaniża oceny filmu. Zarzuty, że historia jest pisana zbyt dużymi literami, wydają się nieuzasadnione. Ta jaskrawość w rysowaniu podłości środowiska władzy idealnie zwiększa stężenie emocji i wzmacnia ogólny, maksymalnie pesymistyczny wydźwięk filmu. Nie rozumiem ludzi, których ten film nie poruszył. Nawet przy założeniu, że jest fikcją albo bardzo swobodną interpretacją prawdziwych wydarzeń. Ja może jestem naiwny, bo wierzę, że ludzie są z natury dobrzy a świat jest piękny. Ale nie wierzę, że coś takiego może nie wywołać choćby delikatnego ścisku w gardle. Nie wierzę. Układ zamknięty to bardzo dobre, poruszające, wyraziste kino, bez dwóch zdań.